Cześć, jestem Filek, a w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam darmowy samolot Boeing 747-400 dla X-Plane'a. Jest on o tyle wyróżniający się z tych darmowych samolotów, że ma swoje FMC. Jest zrobione, liczy nawet prędkości, także jest całkiem porobiony i da się nim latać, ale jest to samolot, który trzeba pilnować, czyli nie jest to samolot dla osób, które gdzieś tam dopiero w X-Plane'ie zaczynają. Tu już trzeba mieć wiedzę, bo samolot potrafi się zachować dziwnie, potrafi wpadać w overspeedy, ten winew niby działa, ale czasami nie działa, raz w wysokości trzyma, raz nie trzyma, czyli jest to samolot problematyczny. To nie jest samolot, który bym jakoś tam polecał do jakiegoś intensywnego latania, a bardziej chciałbym Wam pokazać go jako taką ciekawostkę i dla osób, które ogarniają, to znaczy jeżeli ten samolot coś odwali, to sobie poradzą. Jeśli chodzi o wygląd, no to jest no, klasyczny 7, taki 4-7 bym powiedział. Jak ktoś latał na 737 zibowym, to myślę, że się odnajdzie, bo jest tu trochę takich podobnych układów, jeśli chodzi o wygląd tego wszystkiego. No niektóre rzeczy są inaczej przesunięte, autobrake'i na przykład są tutaj, no smoking i zapinanie pasów tak samo jest tutaj na dole. No samolot jest rozbudowany, ale co ciekawe, są już do niego mody i te dwa mody mam zainstalowane. Jeden tutaj jakby poprawia wygląd trochę kokpitu, drugi udźwiękowienie. Myślę, że warto się nim zainteresować, tym bardziej, że no nie ma dobrego 747 dla X-Plane'a, a ten jest za darmo i powiedzmy jest jakościowo wystarczający, żeby jakiś lot zrobić, może tak powiem. Ale nie jest to też tak dobry samolot jak inny, jak Zibo czy Tolis na przykład, nie? To nie, absolutnie nie. Jest powiedzmy taki latalny, ale trzeba go przypilnować i chciałem go Wam po prostu pokazać. To jest samolot od M-Sparks 4.3. Ja Wam podlinkuję do pobrania ten samolot w opisie, tak samo do tych modów, których ja tutaj użyłem, też to wszystko znajdziecie w opisie. No i w zasadzie na tym prezentacja tu by się mogła skończyć, ale chciałbym Wam pokazać jedną rzecz, to znaczy mam tutaj menu zrobione, to trochę przeszkadza, więc te speedbreaki sobie odsunę i jak sobie wejdziecie, może tak zaczniemy od init, jak sobie wejdziecie właśnie w menu, to ma tutaj ground handling. No i ma tu parę rzeczy, na przykład czoki, można mu zapiąć i będzie miał, przy kołach się nie ruszy, także ma tu takich parę rzeczy, jak zaczniecie z ciemnym kokpitem, to czoki domyślnie są założone, ale jeszcze jest możliwość tankowania i teraz uwaga, to jest taka mała pułapeczka, chociaż jest w zasadzie napisane, tutaj jest tylko dodawanie paliwa. Dodawanie, a nie ustalanie, czyli na przykład macie w zbiorniku, dajmy na to, nie wiem, 50 ton, to jak piszecie tutaj 1000, to wam jeszcze doda 1000. W sensie w zasadzie jak piszecie 1, bo to jest 1 razy 1000, czyli jak macie 50 ton i tutaj teraz sobie piszę 1, czyli 1 razy 1000, czyli i kliknę, że request grants services, no to on jeszcze dorzuci 1000 kg, a nie, że ustali, że macie mieć tylko 1000 kg. Także pamiętajcie o tym, że to jest tylko dodawanie, a nie ustalanie faktycznego paliwa. Jak chcecie faktycznie sobie ustalić, to trzeba to będzie zrobić klasycznie flight, edit, weight and balance, no i sobie tutaj można precyzyjnie to paliwo ustawić, jego załadunek też. No i oczywiście jeszcze tu można dorzucić, ustalić pasażerów, ile zabieracie ze sobą, więc pewne rzeczy są już tutaj tak porobione, krótko mówiąc, samolot z potencjałem, ale jeszcze nie na tyle skończony, żeby go polecić do takiego spokojnego latania. To jest samolot, którego trzeba przypilnować niestety. No to tak na zakończenie, bo to czegoś zdejmiemy, pokażę Wam udźwiękowienie. Udźwiękowienie już jest po modach, więc Wam tylko pokażę, jak ono brzmi. Ja tylko te czoki ściągnę, Grand Service, Grand Handling, przepraszam. Czoki usuniemy sobie. Speedbreaki sobie przywrócę. Damy mu tam jakieś klapki. I zrobimy jakiś tam, powiedzmy, start. A, jeszcze jedna ważna uwaga. Jeżeli sobie ściągniecie ten samolot i weźmiecie sobie jakąś tam checklistę do 747, choćby taką z PMDG na przykład, to uwaga, na ten moment, przynajmniej kiedy nagrywam ten materiał, jak macie włączony autostart, który jest w checkliście, to nie uruchomicie silników, one nie będą startować. Nie wiem czemu, tak to jest po prostu tu zrobione. Także autostart macie mieć wyłączony i wtedy te silniki, jak zaczniecie uruchamiać, będą Wam startować. To jest taka uwaga ode mnie.
Przynajmniej nie udało mi się uruchomić ich z włączonym autostartem. No i tyle w zasadzie. Dobra, startujemy. Ja ten samolot uruchomiłem już z włączonym silnikiem, więc w zasadzie jest tak ustawiony jak jest. Nic tu nie grzebałem więcej za bardzo. Chcę wam po prostu pokazać jak on brzmi na tych dźwiękach. Chociaż powiem wam, że dźwięki, które już są w standardzie w tym samolocie, też nie są złe. Mam wrażenie nawet, że brzmi trochę lepiej niż teraz. Ściągniemy moc. Zobaczymy, jak rewers brzmi. Dobra, podrzućmy go do góry, zobaczymy, jak brzmi w powietrzu jeszcze. Dam mu trochę prędkości. Wciągniemy podwozie. Generalnie sobie sprawdźcie. Może zanim zainstalicie mody wyglądowe czy dźwiękowe, zobaczcie w ogóle, jak wygląda po czystej instalacji. A potem sobie wrzucajcie i sprawdzajcie, czy wam coś będzie pasować, czy nie. Może tak zrobimy, czy tak zróbcie. Także jest to samolot, na który warto zwrócić uwagę, ale trzeba jeszcze mieć na uwadze to, że on nie jest dokończony. Jeszcze to jest taki mały bug, znalazłem, że ta dźwignia podwozia, jak dam ją w górę, ona idzie w górę, ale jak ją dam w dół, to nie idzie w dół. A mimo, że się z podwozi wysuwa, teraz znowu dałem w górę. Można to myszką zrobić i ustawić tą pozycję zamkniętą, albo myszką przesunąć, wtedy będzie na dole faktycznie, nie? No. Także w zasadzie tyle. Bawcie się, ja go może wezmę na jakiś stream niebawem, zobaczymy. Jakiś lot zrobimy, nie za długi. I spróbuję go sobie tutaj ogarnąć, bo na przykład robiłem nim też test na niewielkiej wysokości, na 100 poziomie kazałem mu lecieć, to on próbował się rozpędzić do Mach 8.1 i ciągle overspeeda robił. To jest na przykład jedna z przyczyn, dla których mówię, że trzeba go pilnować. No, także dlaczego wam w ogóle pokazuję ten samolot? No, bo specjalnie nic lepszego nie ma. No, są tam jakieś tam płatne, ale też słyszałem, że się różnie z tą jakością, a ten jest za darmo. Jest za darmo i da się nim latać. Tyle, że trzeba mieć jakąś wiedzę, jak sobie poradzić z ewentualnymi problemami, więc nie jest to samolot na pewno dla osób początkujących. Dobra, koniec gadania, linki w opisach, miłego, trzymajcie się, hej!